Witam, przedstawiam bardzo mocno zmodyfikowany rower Orbeon na 40 z roku 2023 w rozmiarze L i bardzo ładnym kolorze Violet Blue. Z seryjnego roweru została praktycznie tylko ta całkiem zgrabna i nieźle zrobiona rama oraz zacisk sztycy. Reszta części jest wymieniona na znacznie lepsze. Stary, ciężki i bardzo słaby napęd 2x9 to teraz 1x11 z kasetą, korbą i przerzutką ze sprzęgłem Shimano SLX. Manetka i hamulce to natomiast jeden poziom niższa grupa Deore. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Świetnie wykonane, półzintegrowane stery i zewnętrzny wkręcany support to produkty Tokena, słynące ze swojej jakości i dobrej wagi. Dużo z masy udało się też zaoszczędzić za sprawą bardzo lekkiego mostka, kierownicy i sztycy ProKoryak. Chwyty to również Pro, czyli Shimano, tak samo jak plastikowe pedały platformowe, do których linki z recenzją znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Amortyzator to teraz RockShox Recon, który nie jest super lekki, ale na pewno lepszy niż wcześniejszy ważący tonę Santor XCT ze stalową sprężyną. Największą różnicę robią jednak customowe koło od Evanlighta, zaplecione na ich piastach z 36-ząbkowym ratchetem, bardzo podobnym, ale nie takim samym, wiem bo sprawdzałem, do klasycznego znanego z DT350. Rower toczy się teraz na szybkich, zwijanych oponach CST Jackrabbit z dętkami Superlight. A ostatnią modyfikacją było siodełko Cell Royal X3. Dzięki tym zmianom Orbea waży teraz niewiele ponad 12 kg, czyli około 2 kg mniej niż w seryjnej specyfikacji i moim zdaniem nie ma już sensu w nią więcej inwestować. Szczególnie, że jako baza kosztowała około 2400 zł, a te ulepszenia pochłonęły praktycznie drugie tyle. Więc w tej cenie można spokojnie kupić rower na lżejszej, bardziej zaawansowanej ramie ze sztywnymi osiami. Co prawda znajdą się w nim znacznie gorsze i cięższe części, ale będzie dużo lepszą bazą pod późniejsze modyfikacje. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!